Co roku rodzi się 200 dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Najczęstszą konsekwencją tej wady są problemy z samodzielnym oddawaniem moczu. O tym, jak poprawić komfort życia takich pacjentów, zastanawiali się podczas konferencji Optymalizacja opieki urologicznej u dzieci z rozszczepem kręgosłupa z perspektywy polskiego pacjenta, rodzice, lekarze oraz przedstawiciele Fundacji Integracja i Fundacji Spina. Brak zapewnienia w sumie dosyć prostego rozwiązania, jakimi są cewniki hydrofilowe, powoduje, że ludzie wypadają z ról społecznych. To znaczy dzieci nie chodzą do szkół, dorośli nie chodzą do pracy albo boją się podjąć pracy. Jest to wada cewy nerwowej, czyli powiedzmy rdzenia kręgowego, która powstaje we wczesnym okresie życia płodowego, a które skutkuje całym szeregiem zaburzeń neurologicznych. Jest to niestety wada, której konsekwencje są odczuwalne przez pacjenta przez całe życie. Sama procedura czystego przerywanego cewnikowania jest procedurą niezwykle intymną i niezwykle dla pacjenta w początkowych okresach trudną. Samo cewnikowanie to nie jest procedura, która trwa 10 minut. Tak naprawdę jeżeli dziecko jest dobrze nauczone, to jest dosłownie ma dostosowany dobry cewnik, prawda? To jest kwestia naprawdę kilku minut. Jeżeli chodzi o skoordynowaną opiekę zdrowotną, to jest bardzo kiepsko. Mamy bardzo dobrych fachowców, mamy bardzo dobrych lekarzy zdolnych, mamy bardzo aktywnych rodziców, którzy naprawdę znajdują te sposoby leczenia, ale kiedy rodzi się dziecko z wadą wrodzoną, taką jak rozszczep kręgosłupa, która czasami wymaga interwencji nawet 11 specjalistów, to życie mamy i taty staje się takim życiem menadżera swojego dziecka.